Tym razem krótka lekcja pod tytułem Różnicowanie brzmienia. Różnicowanie brzmienia, śmieszna nazwa. Jest to moich parę zdań na temat miejsca, gdzie można uderzać na gitarce. Wiadomo, zabawa się rozpoczyna od wybrania brzmienia przetwornika. Na przykład przetwornik przy mostku ma ogólnie brzmienie ostre. Na przykładzie akordu E-dur. Teraz oba przetworniki mają troszkę łagodniej się brzmieni, teraz tylko ten. To już jest, można powiedzieć, taki sposób na wybranie brzmienia do grania. Właśnie bardziej takie motywy, powiedzmy, na przesterze. Generalnie na przesterze gramy na przetworniku tym. Tak samo właśnie, jeśli chcemy grać jakąś akordową piosenkę, to właśnie ten przetwornik tutaj przy mostku jest taki bardziej właśnie, jest taki stanowczy i wyraźny. Się zmieni na przykład na przetwornik ten na górze. Już różnicujemy brzmienie, czyli zmieniamy różne rodzaje brzmienia za pomocą przetwornika. Nie mówię tutaj już o kręceniu gałkami, ani kręceniu wzmacniaczem. Kolejną rzeczą, która polega, na której polega właśnie to różnicowanie brzmienia, jest miejsce, w którym uderzamy piórkiem. Na przykład jeśli uderzymy akord ten E-dur, tuż przy mostku jest taki bardzo ostry. Nie dość, że mam przetwornik przy mostku, to uderzając przy mostku mamy takie właśnie fajne ostre brzmienie. Jeśli sobie zmienię przetwornik, a uderzę w tym samym miejscu, jest bardzo podobnie. Słyszycie delikatną różnicę. Zostawiam przy mostku przetwornik, czyli ten. I teraz zobaczcie, jeśli przesunę sobie rękę troszeczkę w lewo, już brzmienie gitary jest zupełnie inne. Dużo łagodniejsze. Znowu przesuwam. Czyli jednak granie w konkretnym miejscu na grypie, uderzanie strun też jest bardzo istotne. Wiadomo, że generalnie jeśli gramy na przesterze i gramy właśnie jakieś takie szybkie motywy, tam nie ma czasu na jakieś kombinowanie w tym rejestrze. Tam generalnie tłumienie nadgarstkiem. Tutaj zabawa z tym różnicowaniem właśnie zaczyna się w graniu właśnie bardziej balladowym. No przez to, że wiadomo, też jest zupełnie inne brzmienie, jeśli tu uderzymy, dużo łagodniejsze. Jednak tutaj fajnie to wychodzi, jeśli właśnie gramy właśnie w taki bardziej sposób balladowy te rzeczy. Jeśli sobie zauważycie, gitary jazzowe na przykład mają przetworniki na przykład tylko tutaj. Tylko te przy gryfie, ponieważ właśnie tu brzmienie tych strun jest najbardziej takie. Uderzenie
leżałem w tym miejscu przy przetworniku, z przetwornikiem tym i brzmiało tak dosyć łagodnie, ale tym bardziej się zmieni jeszcze na ten przetwornik tylko, to słyszeliście już, też grałem chwilę. Fajnie to brzmi i bawcie się tym brzmieniem. Tak samo na przesterze możecie kombinować i uderzać w różnych miejscach. Niech to granie ma jajca i wyrażajcie się tym graniem, a nie tylko właśnie napierniczanie w jednym miejscu. Nie ma prawidłowego miejsca. Prawidłowe miejsce, można powiedzieć, jeśli chodzi o granie na przesterze, to jest takie, gdzie po prostu tłumimy nadgarstkiem, a tłumienie nadgarstkiem jest przy mostku, więc właściwie w tym momencie jest brzmienie prawidłowe. W grze właśnie na klinie możemy uderzyć gdzie chcemy. Wiadomo, struna, na przykład struny tutaj są bardzo twarde. Struny tutaj są dosyć miękkie, więc podczas uderzenia one dosyć są bardzo rozpędzone. Widzicie, jak ona ma zakres wachni dosyć szeroki, więc troszeczkę inaczej trzeba się przyzwyczaić tu, a troszeczkę inaczej tu. Tym utworem funkowym kończymy tu lekcję.